Witam serdecznie w piątej części naszego cyklu. Dzisiaj bardzo ciekawa postać, jak już Mefkor wspomniał, mamy horoskop Brusali, więc będziemy mówić sporo o Skorpionie, ale nie tylko, bo w tej pierwszej części zrobię dla was analizę planet, czyli zrobimy taki przegląd tego horoskopu Brusali. W drugiej części to, co się pojawia w każdej z prezentacji, czyli suche tendencje karmiczne związane z danym znakiem Zodiaku, no więc tutaj Skorpionem. No więc, będzie odwołanie znowu do tego kala Purusha. Jeśli pamiętacie, kala Purusha to jest pierwotna budowa naszej rzeczywistości. Energetyczna, duchowa, tak? To pierwsze przejawienie, o czym też Mewkor mówi na swoich wykładach, warsztatach jest to temat, który odnajdujemy w wielu źródłach duchowych, mitologiach i tak dalej. No akurat w hinduizmie nazywa się to Kala Purusha i astrologia wykorzystuje to bardzo mocno w każdej analizie horoskopu. No więc to w drugiej części te suche tendencje karmiczne i też przypomnienie tych głównych zasad. No i ogólnie was zachęcam jeszcze raz ponownie do do zainteresowania się tym tematem głębiej. Dlatego witam Was w ogóle tą stroną ponownie deva.guru pisane przez V, gdzie możecie wpisując sobie dane, wpisując sobie dane możecie po prostu zobaczyć swój horoskop i, i, i zacząć w to wchodzić. Oczywiście można to traktować luźno, jako forma przygody, rozrywki, jak najbardziej nie ma w tym nic złego. Do tego Was też zachęcam. Myślę, że tak też człowiek najlepiej się uczy poprzez zabawę, jak to ta słynna, słynne powiedzenie mówi. Ale z czasem, jeśli poznacie chociażby te główne archetypy powiązane z danymi planetami, jeśli poznacie charakterystykę domów i te podstawowe narzędzia, to będziecie mieli nie tylko przyjemność, rozrywkę, ale i może to być źródłem wiedzy o Was samych. Często osoby, niektóre osoby pytają mnie, jaki, jaki zakres w ogóle wchodzi w grę. Zakres, jeśli tu mówimy o analizie, tak? co ta astrologia jest w stanie nam ukazać. Więc w ogóle horoskop pokazuje całą naszą karmę. Dlatego nawet jeden horoskop, nasz własny indywidualny horoskop, możemy studiować całe życie. Może się to wydać dosyć e, przesadzone albo zaskakujące, ale tak faktycznie jest. W istocie, horoskop ukazuje całą naszą karmę, dlatego też no, nie jesteśmy w stanie e, z drugiej strony patrząc, prześwietlić te wszystkie aspekty do końca, dlatego no, jest, to, jest to podróż i przygoda. Na całe życie z taką astrologią, nie mówiąc o tym, że każdy horoskop jest tak naprawdę zupełnie innym horoskopem. Przechodzimy więc do Brusali, zatem mówimy o skorpionie. I analizując Kalapurusza, widzimy, z czym ten skorpion głównie się wiąże, tak? Bo jest to ósmy znak zodiaków kalapurusza. Dlatego. Położenie ascendentów wyznacza ten nasz znak Zodiaku. Tutaj ten skorpion jest tym bardziej mocny, ponieważ mamy w tymże znaku również Słońce. O tym też mówiłem, że Słońce tak naprawdę wyznacza nam ten główny znak Zodiaku. Więc tu jest mocny układ w stronę, w stronę tego znaku. Tym niemniej może jeszcze raz to powtórzę, tak naprawdę w astrologii wedyjskiej mocno się też nie skupiamy na jednym znaku zodiaku, ponieważ każda planeta będzie dużo nam ukazywać i dawać rzeczy związanych z znakiem, w którym się znajduje. Zatem zauważcie, cztery planety, chociażby w wadze, więc dużo też cech związanych z wagą, tak Waga jest artystyczna często, bo władana przez Wenus. Waga pokazuje energię na zewnątrz, czyli chce się dzielić swoją twórczością, chociażby jest taka bardziej społeczna i tak dalej. Więc takie cechy jak najbardziej też trzeba brać pod uwagę. Ale dzisiaj się skupiamy na Skorpionie, bo jest to pewna baza, więc zauważcie: to jest w ogóle trudny znak Zodiaku, uważany w astrologii wedyjskiej za najtrudniejszy sektor. Dzieje się to z tego właśnie powodu, że w tym domu przypada ósmy dom, Skala Porusza dlatego przecież ósmy dom to jest dom mroku, dom tajemnic, śmierci, ezoteryki, tematów ukrytych, przede wszystkim transformacji mówimy tutaj o transformacji duchowej. Jest to jeden z trzech znaków, tak zwanych bramińskich, z takim Bramińskich to oznacza z takimi inklinacjami w stronę wiedzy duchowej, z tym, że jeszcze raz to podkreślę, o czym mówiłem już w którejś z części, że no wiadomo, nie każdy przedstawiciel danego znaku zodiaku przejawia całość cech związanych z tym znakiem. I to należy też tak mieć to z tyłu głowy. Zwłaszcza w tej drugiej części, jak będziemy mówili o tych suchych tendencjach karmicznych, będzie to mieć znaczenie. No więc przechodzimy do tej analizy parę słów o pierwszym domu i władcy tego domu od razu powiemy tutaj rzecz podstawową, że mamy dwóch władców i to też jest istotne w analizie, tam, gdzie danym znakiem zodiaku, naszym ascendentem, włada dwóch. Władców. I tak jest w przypadku Skorpiona. Jest też kilka innych tego typu układów. Między innymi jest to wodnik. Tak. Takie znaki są narażone na mocne, często dramatyczne zmiany w życiu. Ponieważ aż dwie planety zarządzają naszą karmą. Tak? Więc te planety często mogą być w różnej kondycji. Tutaj jest taki układ. Tu mamy taki układ władca pierwszego. Jeden z władców. On jest ważny w kontekście naszej interakcji ze światem, zrozumienia tego, co jest ważne dla nas. Również pokazuje zdrowie, pewne potencjały związane z naszymi możliwościami w tym świecie, więc jeden z tych władców Ketu jest w piątym domu, a drugi Mars w dwunastym. Więc Mars w dwunastym nie jest taki dobry. Natomiast Ketu, zwłaszcza w rybach, bardzo to fajnie wygląda. Ale tą podstawową kwestią to jest to, co w ogóle mamy w pierwszym domu. Więc tutaj, jak widzicie, słoneczko w pierwszym domu. Jeśli mamy słońce w pierwszym domu, to autorytet, siła przebicia, wiara w siebie i takie cechy inicjujące, tak? Bycie pewnym przewodnikiem, człowiekiem z jakąś wizją. Dodatkowo, co ciekawe, to słońce jest naprawdę mocne w tym horoskopie. Ponieważ jest władcą domu 10, więc władca dziesiątego, czyli obszaru kariery w domu pierwszym, to jest tak zwana simha yoga. To pokazuje osobę, która może się czuć lepsza od innych, daje taki rodzaj energetycznego wzmocnienia. I takiemu człowiekowi jest dużo łatwiej osiągać te wyższe stanowiska społeczne, i tak dalej. Wyższy status społeczny, materialny, i tak dalej. Drugi układ, druga yoga, która wzmacnia to słońce, to jest Woshi Yoga. To jest taki układ, gdzie w dwunastym domu od słońca mamy planety. Beneficzne, tym bardziej będą wzmacniały ten układ. Mowa tutaj o. Siłę słońca, więc jeśli w dwunastym domu, ale w drugim domu nie ma żadnych plany, to też warto dodać, to jest właśnie woshi yoga. Jeśli w dwunastym domu mamy malefiki lub benefiki, oczywiście lepsze będą benefiki, to taki układ też mocno powiększa siłę tego słońca, czyli ten autorytet jeszcze bardziej jest wyraźny w życiu: siła przebicia, wiara w siebie, i tu jest taki układ. Wenus 12, moc Słońca, jako Wosi Yoga, daje dodatkowo duże pragnienie zdobywania bogactw. Eee, natomiast mamy tutaj Malefika. Malefik e, też, też będzie pokazywał jakieś plusy z tego wynikające, natomiast może pokazywać osobę okrutną. Okrutną. I to jest właśnie w woshi yoga, generalnie jest to wzmocnienie siły ascendentu, czyli pewnych możliwości w tym świecie. No i tutaj warto dodać, że Mars w 12. domu to jest kudża dosza, trudny Mars w horoskopie, który może pokazywać osobę, która chce innych dominować. Ewentualnie może to dawać odwrotny skutek. To już mówiąc ogólnie, jeśli widzicie taki yy, horoskop, gdzie Mars jest w 12. domu, osoba może być łatwiej manipulowalna, no ale generalnie myślę, że jest to podobny schemat myślenia, podobny schemat karmiczny. Albo chcemy dominować, albo sami jesteśmy łatwi do dominacji, gdzieś to tam się łączy. To jest jedna, jedna moneta, tak, o dwóch stronach medalu, jak to się mówi, i to jest, to jest taki temat, więc też problem w relacjach zwykle to pokazuje. Zwykle to nie jest dobry układ do kwestii małżeńskich, miłosnych itd. Taki Mars może tutaj stanowić spory problem. I teraz idąc dalej, władca pierwszego Ketu jest w piątym domu, więc duże połączenia, duże inklinacje związane z piątym domem i ma to tutaj kilka głównych cech. Ketu jest duchowe, zwłaszcza w tym znaku ryb, ono powinno dawać takie cechy, zainteresowanie tematami duchowymi zwłaszcza że to słońce w pierwszym domu o tym nie mówiłem też pokazuje zawsze inklinację możliwość zainteresowania się tematami wyższymi nie zawsze musi to być wprost duchowość ale jakieś filozofie chociażby dlatego bo słońce działa na platformie tak zwanej guny dobroci guny duchowej jeśli to mamy w pierwszym domu, to mocne zainteresowanie takimi tematami jak najbardziej może być obecne. Co generalnie wzmacnia tego skorpiona, który już ma pewne takie inklinacje do tematów ukrytych, do odkrywania tajemnic. Ok, więc wracając do tego Ketu w piątym domu, duża intuicja i generalnie połączenie z. Bo tak, piąty dom to są praktyki duchowe, więc taki układ też. Wzmacnia zainteresowanie duchowością. Piąty dom praktyki duchowe, a Ketu w tym domu może pokazywać skłonność do praktyk duch duchowych, które są bardziej takie pozbawione formy, bo Ketu jest karaką Moksha, czyli wyzwolenia z tego świata, więc może pokazywać taką duchowość poza instytucjonalną, najkrócej mówiąc, może jakiś zen. Takie rzeczy Ketu. Więc zobaczcie, co macie w swoim piątym domu, jaką planetę, albo weźcie władcę tego domu. To są podstawowe reguły analizy, i tak też możecie zobaczyć, co karmicznie jest Wam pisane tutaj w kontekście praktyk duchowych. Tak? Jeśli tam będą bardzo trudne planety w upadku, jakieś malefiki, to w ogóle może temat duchowości być w Waszym życiu zablokowany. Ok, więc to jest jedna strona medalu. Druga to jest w ogóle piąty dom, to jest kreatywność. To jest kreatywność, to jest rozrywka, to jest nasza twórczość, twórcza inteligencja. I to będzie widoczne i to będzie i to było dostępne w tym życiu, dlatego bo ketu, KETU się tutaj dobrze czuje, ketu w rybach jest jak najbardziej tutaj dobrze widziane, więc ta planeta będzie dawać o sobie znać. Jednocześnie należy dodać rzecz następującą. Położenie władcy ascendentu jednocześnie, chociaż może się to wydać trochę nielogiczne, ale taka jest główna zasada, że położenie władcy ascendentu jednocześnie uwidacznia pewien problem związany z danym domem. Z czego to wynika, już nie będę wchodził, są to pewne rzeczy związane z żywiołami, z działaniem tych planet. Generalnie taka planeta wysysa, można powiedzieć symbolicznie, energię z danego znaku Zodiaku, co oznacza, przekładając na taki język zrozumiały, że człowiek może mieć problem z danym obszarem życia. Oczywiście co to będzie, to trzeba będzie zrobić analizę planet, ale Piąty Dom to są między innymi dzieci, zwłaszcza dla mężczyzn. Karaką dzieci jest Jowisz. Więc zawsze też trzeba zbadać dodatkowe czynniki, aby stwierdzić, który z tych obszarów życia faktycznie może dać problem, ponieważ wyjściowo mamy tutaj zagrożenie już pewne, zwłaszcza, że jest, są to ryby. Dwunasty znak w horoskopie naturalnym, który pokazuje dom Dusztana dom związany ze stratami, dlatego straty albo jakieś trudności, albo transformacje. Mogą się łączyć z dziećmi. Dlatego mówię z dziećmi, ponieważ władcą tego domu, jak i Karaką, czyli planetą, która ukazuje dzieci, w ogóle w każdym horoskopie jest Jowisz. I ten Jowisz jest tutaj problematyczny, ponieważ Jowisz jest z planetą w upadku, Saturn, ale w ogóle Jowisz nie lubi być w szóstym domu. To jest też podstawowa zasada astrologiczna, że planety beneficzne są bardzo mile widziane, ale w domach Kendra. Jeśli się znajdą planety beneficzne w domach Dusztana, tak jak tutaj mamy e, widoczne, bo Jowisz jest w szóstym domu, czyli w domu Dusztana, to oznacza, że poprzez tego Jowisza może do naszego życia przeciekać, tak jest to tłumaczone, e, przechodzić do naszego życia pewne zło, tak? pewne, pewien problem. No, Jowisz pokazuje dzieci. Z tego co pamiętam, jeden z synów chyba zginął. Jeden z synów Brusali. No, jeśli jesteśmy przy temacie dzieci, to warto otworzyć horoskop D7, który pokaże naszą karmę, jaką mamy naszą karmę z dziećmi. tak? Horoskop D7 to jest nic innego jak piąty dom, czyli ten dom pod takim dużym powiększeniem. No więc to jest w ogóle cała. Całe piękno astrologii wedyjskiej, że mamy tutaj dużo narzędzi, aby precyzyjnie móc daną sferę życia zinterpretować, i jak mówię, D7 pokazuje naszą karmę z dziećmi, pokazuje nasze dzieci. Każdy sektor będzie, będzie ukazywał jakby inny trochę temat, inny aspekt z tym związany. Niemniej, zawsze ten pierwszy dom będzie ważny. To też jest taka główna zasada, żeby zobaczyć na sam start, na samo wejście w temat, jaki jest potencjał wynikający z pierwszego domu. I tu jest pewien problem, tak, bo mamy rachu Ketu, czyli dwa węzły księżycowe, chociaż to rachu akurat w tym miejscu się czuje dobrze. W bliźniętach to rachu nie jest takie złe, ale jest tutaj Mars. Generalnie to pokazuje jakieś, jakąś formę, powiedzmy, wypalania karmy e, poprzez dzieci, tak? Bo tutaj mówimy o tej karmie. Władca tego domu jest w upadku. Merkury w rybach jest w upadku, więc tutaj pan Bruce Lee e, no, nie, nie wygląda ta karma e, z jego dziećmi tutaj specjalnie pozytywnie. Co my tu jeszcze mamy? W tym piątym domu mamy Arudę Domu siódmego. A7 to jest Aruda Domu siódmego, to oznacza manifestację domu siódmego. Przekładając to na język zrozumiały, to Ketu pokaże, jak człowiek, jak właściciel tego horoskopu, jakie będzie miał chociażby nastawienie do innych ludzi, bo to jest tak, jakby tu był w pewien sposób siódmy dom. Tak? Czyli to Ketu może pokazywać, że Między innymi, bo to generalnie ketu w siódmym może oddzielać nas od świata, dawać pewien dystans, z drugiej strony może pokazywać, że osoba chce się kontaktować ze światem poprzez tematy duchowe, bo ketu jest bardzo takie duchowe, zwłaszcza, że jest to w rybach, więc no, tym bardziej te cechy będą wzmocnione. Teraz drugi władca, czyli Mars, jest w domu 12 i to już pokazuje samo w sobie pewien, pewną trudność, bo wyobraźcie sobie, że planeta, czyli energia, tak, czyli rodzaj karmy, która stoi, e, która w pewien sposób wami kieruje w życiu, no, to są tak naprawdę nasze schematy karmiczne. I duża część tego czegoś, czyli mówimy tutaj o władcy pierwszego domu, jest w trudnym domu, bo dwunasty dom to jest dom Dusztana związany ze stratami. Więc samo w sobie to nie, jest, to nie jest rzecz korzystna. Ale oczywiście może mieć pewne plusy. Jeśli mamy dużo karmy związanej z dwunastym domem, a tutaj tej karmy jest bardzo dużo, może od razu powiedzmy, że w ogóle cztery planety. Zwłaszcza w domu duchowym, ale w ogóle cztery planety lub więcej to jest yoga, która ukazuje, że człowiek w poprzednim życiu był bardzo mocno zaangażowany w duchowość: mógł być mistrzem, mógł być nauczycielem i zwykle na kolejne życie. Przekłada się to w postaci takiej manifestacji pewnych potencjałów, z drugiej strony często to stanowi pewien problem. Oczywiście sytuacja będzie już bardzo indywidualna. Ale wracając do samego faktu, jeśli macie władcę pierwszego w dwunastym, to może oznaczać dużą potrzebę wolności, bo dwunasty dom pokazuje wyjście z tego świata. Pokazuje medytację, też takie inklinacje w stronę medytacji, w stronę izolacji, dwunasty dom to jest izolacja. Może otwórzmy. Jeszcze raz ten horoskop Kalapurusza. Mówimy o tym miejscu, tak? Tu jest dwunasty dom w horoskopie, więc takie rzeczy będą ważne. Oczywiście to również pokazuje możliwość wyjazdu zagranicznego, bo dwunasty dom to jest zagranica. Więc jak najbardziej, ale generalnie dużo planet, a dużo to już są dwie planety w danym znaku to już jest dużo planet. Tutaj jest bardzo dużo. Tak jak mówiłem wcześniej, władca pierwszego również pokazuje nasze zdrowie i tu jest kłopot w tym horoskopie, ponieważ ten władca mowa tutaj o Marsie oczywiście który władza skorpionem jest w domu związanym z chorobami ale to samo w sobie nie jest jeszcze jakiś duży problem ale aspektowany jest przez rachu, ponieważ główna zasada to jest to, że rachu aspektuje drugi dom od siebie i dodatkowo niestety Saturn wchodzi w grę tutaj, który siódmy dom od siebie aspektuje, zatem mamy tak zwaną jama jogę, jogę śmierci. W ogóle od razu, od razu możemy sprawdzić, ja kiedyś robiłem taką analizę, ale teraz tego dokładnie nie pamiętam, kiedy pan Bruce Lee odszedł z tego świata. 20 lipiec 1973. Teraz... Przejdziemy do tematu das. O tym jeszcze chyba nie mówiłem w moich prezentacjach, ale to jest bardzo też rzecz użyteczna. Znów bardzo, bardzo fajne narzędzie, które pokazuje nam, tak jak mówiłem, z jednej strony, horoskop ukazuje całą naszą karmę, ale my chcemy często wiedzieć, co się będzie działo w danym okresie życia, i temu służą dasy, czyli na podstawie das możemy ujrzeć, która planeta jest aktywowana. Krótko mówiąc, i badając jakość tej planety, znając te wszystkie zasady, jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki to da przynajmniej mniej więcej efekt, tak czy to będzie coś pozytywnego, czy negatywnego. No i zauważcie, co tutaj miało miejsce, to był przede wszystkim główny okres Saturna, tak więc już tutaj się niedobrze moi drodzy, zapowiada, ponieważ ten Saturn w tym horoskopie jest trudny, ponieważ on jest w upadku. Dodatkowo w domu szóstym, co pokazuje, że dom szósty, jeśli mówimy o kontekście związanym z chorobami, to są choroby powiązane z naszymi słabościami, więc słabości, jakieś elementy, gdzie no nie, nie będziemy dbali o swoje zdrowie. Eee, może taki dom nam przynieść choroby. Zwłaszcza oczywiście, jeśli tutaj będzie pewien kłopot w tym horoskopie, a jest wyjątkowy, wyjątkowo widoczny w sposób taki oczywisty. Kłopot, bo mamy tutaj planetę w upadku, dodatkowo ona jest w retrogradacji. Saturn w baranie upada, więc to niedobrze wróży dla całego tego okresu. I oczywiście, władca tego domu też jest trudny, bo Mars w 12 domu to nie jest nic specjalnie korzystnego. Aspekt rachu również tutaj. No, dokłada do pieca, tak? I teraz zobaczmy dalej. Saturn, bo nie tylko główny okres planetarny bierzemy pod uwagę, ale tak naprawdę jeszcze co najmniej jeden z podokresów. I zobaczmy, co tutaj się działo, moi drodzy. Niech ja jeszcze to raz sobie tutaj. 20 lipca, 73. Eee, tak, eee, to jest okres Saturn. Mars, dobrze patrzę. Tak, Saturn Mars, czyli no prawdopodobnie, bo 20 lipca to już był Saturn Rachu, ale to też nie jest nic dobrego. Saturn Mars, czyli klasyczna yama yoga. Moi drodzy, yoga śmierci. Nie zawsze to połączenie jest takie trudne, też od razu mówię, aby też nie straszyć. E, wszystko będzie zależne od kondycji tych planet. Nie zawsze Saturn Mars będzie taki w rzeczywisty sposób destrukcyjny. Ale tu jest duże nagromadzenie negatywnych układów. Saturn jest w upadku, aspektuje dom 12. Mars w 12 domu nie czuje się dobrze, jest uszkadzany. No i generalnie to rachu, jeśli tutaj ten podokres wszedł jeszcze rachu, a rachu aspektuje drugi dom od siebie. Po prostu bardzo mocno uszkodzony władca pierwszego domu. To jest to jest kwestia podstawowa, jeśli mówimy o analizie tematu zdrowia. Zobaczyć, jaką mamy kondycję pierwszego domu, ale przede wszystkim też władcy te, tego domu. To są takie rzeczy zupełnie podstawowe. I tak jak mówię, mogło to być aktywowane poprzez dom szósty, między innymi, dużo tutaj ten dom szósty e, się przyczynił do takiego stanu. Dom szósty słabości. Brak dbałości o własne zdrowie mógł być tutaj dużym czynnikiem negatywnym. No i dlaczego ten Saturn mógł być dodatkowo taki trudny? Ponieważ on jest władcą czwartego domu, który pokazuje nasz umysł. To po pierwsze więc tutaj kwestia związana z stabilnością umysłu może tak, w ten sposób. Reprezentowana przez Saturna, mówimy tu o władcy czwartego domu, wyjściowo też nie wygląda dobrze, ale to, co chcę Wam pokazać, to fragment, teraz w tym momencie, fragment korespondencji z jedną z astrologów, tutaj mam na myśli panią doktor Natalię Stale, bo to bardzo dobrze się odnosi do tego przypadku. Brusali. No, i pokazuję to dlatego, abyście też widzieli, że ja tutaj nie, no bo nie mając tej wiedzy, nie wiecie jak, które planety co pokazują, więc łatwo stwierdzić, że z pewnością mogłem sobie to dobrać. Dlatego wam to pokazuję, co mogło też mieć znaczenie w tym przypadku, bo mówiłem wcześniej o tym, że Saturn. I ten szósty dom może wskazywać na problemy z dyscypliną w tym sensie, że słabości mogą być problemem. Ściśle mówiąc pewne uzależnienia. I teraz zauważcie, najważniejszym sygnifikatorem alkoholu, ale nie tylko, bo tak naprawdę substancji odurzających, takich, które przynoszą ulgę, jest właśnie Saturn. I teraz kiedy ten Saturn może dawać taką manifestację? I teraz czytam, że Saturn połączony z ascendentem lub księżycem może dać tendencję do picia alkoholu lub tych właśnie uzależnień dodatkowych. I tutaj mamy taki przypadek, bo Saturn aspektuje ascendent, ale też przede wszystkim aspektuje dom siódmy od siebie, czyli ma połączenie z księżycem. Ten Saturn jest dodatkowo dlatego trudny, ponieważ on, będąc w Domu Dusztana, jest słaby, tak? bo w upadku. I tutaj jest jakby złamana ta podstawowa zasada astrologii, którą jeszcze raz powiem, że w Domach Dusztana są mile widziane mocne malefiki. Wtedy taki malefik mocny, czyli jakiś wywyższony albo w swoim własnym znaku, jeśli będzie w Domu Dusztana, będzie to coś korzystnego. Taki malefik może nas wtedy zabezpieczyć karmicznie. On jest takim strażnikiem przed tymi negatywnymi czynnikami. Tu jest sytuacja dosłownie odwrotna, tak? bo mamy w tym domu szóstym e, słabego, bardzo słabego, bo w upadku malefika dodatkowo w retrogradacji. Zatem e, słabości, bo to jest szósty dom, może jakieś uzależnienia. Mogły być tym mocnym też czynnikiem niekorzystnym. I co tu możemy jeszcze dodać? Władca pierwszego domu, już kończąc ten temat zdrowia i, no i śmierci, brusali, władca pierwszego domu jest z władcą 8. To jest wszystko mocno uszkodzone, dlatego możemy tutaj mówić o klątwie, moi drodzy, tak zwanej klątwie, to jest nazwa astrologiczna. Spłata długu karmicznego, krótko mówiąc, jeśli władca pierwszego jest razem z władcą ósmego, tutaj mowa o Merkurym, to będziemy spłacać nasz dług karmiczny i prawdopodobnie mogło to mieć bezpośredni związek z tą śmiercią, ponieważ no tutaj mamy wymianę planetarną między Merkurym, Marsem, Saturnem. Kolejny temat to chociażby rachu w tym horoskopie, które dużo wniosło w życie brusali. Rachu w jedenastym jest bardzo mocne, tak jak widzimy to w tym horoskopie i może dawać bardzo duży sukces w życiu, zwłaszcza jeśli jesteś w dobrym znaku, i tutaj jest taka właśnie sytuacja, bo rachu w pannie jest mula tricona, więc ona będzie dodatkowo. Zaangażowa zaangażowana w pracę, będzie dodatkowo uwidaczniać swoje pozytywne strony. Dodatkowo jest to w Aruda lagnie, czyli tak, jakby było w Ascendencie. No więc przekładając to na manifestację, to jest karma z zagranicą, to jest przekraczanie standardowych schematów działania. To jest cecha główna, cecha związana z rachu. To jest też inteligencja. Rachu patrzy w 10 kierunkach. Przekracza granice, jest bardzo dobry w researchu, w zdobywaniu wiedzy, w składaniu też wiedzy z różnych, właśnie źródeł. Jednocześnie pokazuje też rzeczy zaskakujące, no i daje inteligencję generalnie, tak. I patrząc na D9, wykres ukazujący nasze największe potencjały. To, e, to jest ten wykres, i pierwszy, piąty, dziewiąty dom będą bardzo tutaj znaczące w kontekście tychże naszych talentów. W piątym domu jest Mars wywyższony. Mars oczywiście ukazuje walkę, ukazuje sportowców, więc tutaj ten Mars tak naprawdę ma bardzo duży potencjał. No też wynikający z tej jogi, o której mówiłem tam we wstępie, tak, w dwunastym domu. W 12 domu malew od Słońca może pokazywać osoby okrutną, co oczywiście w tym przypadku, w kontekście Marsa i walki, było czynnikiem bardzo korzystnym. I w D9, jak widzicie, Mars w piątym domu jest wywyższony, to jest bardzo, bardzo silne. W dziewiątym mamy rachu, również wywyższone, również bardzo mocne, tak naprawdę, więc to rachu. Te cechy, które tutaj wymieniłem, będą miały duże znaczenie. Wykres D10 to są nasze potencjały w karierze, w pracy. I tutaj, co tu jest najmocniejszego? Wenus w czwartym to jest Digbala, bardzo mocny aspekt, czyli Wenus to są rzeczy artystyczne, kreatywne. I jednocześnie Mars znowu jest wywyższony tak, więc mamy Wenus z Marsem, bardzo się to mocno wiąże z tą ścieżką, którą szedł e, Bruce Lee. to jest w Aruda Lagnia, czyli tak byłoby w pierwszym domu, czyli bardzo mocne, Mars wyjątkowo mocny, dający wojownika. E, w dziewiątym domu mamy tutaj Merkurego e, jako władca pierwszego, tak, bo sprawdzam, władca pierwszego w dziewiątym, czyli też Powiązany w kontekstach zawodowych z dziewiątym domem. Ten Merkury w dziewiątym całkiem nie najgorszy. Zobaczmy sobie kolejny wykres. Bardzo go lubię. D27 wykres ukazujący naszą podświadomość. I tutaj dziewiąty dom to jest jeden z istotniejszych domów w analizie, bo. Ten sektor pokaże nam to, co nami napędza, to co, to, to, co nami właśnie powoduje, kieruje, to, co chcemy robić. Ukazuje ten dziewiąty dom, ukazuje naszą darmę, czyli tak zwane obowiązki. Oczywiście, temat mocno się wiąże z naszą ścieżką życiową. Więc co tutaj mamy? Dziewiąty dom to jest to miejsce, nie mamy planety, więc bierzemy władcę. Mars, to tu mamy barana, oczywiście, i Mars jest też bardzo mocny, tak? Mówimy tutaj o podświadomości. Czyli e, to jest w ogóle taki też podstawowy schemat w interpretacji. Jeśli widzimy planetę w wielu wykresach, bardzo mocną, no ten Mars tutaj się nam jawi w ten sposób, to on będzie tym bardziej istotny, tym bardziej on jest taki, taką planetą, która nas napędza bardzo mocno. W dziesiątym domu, w tym horoskopie, który pokazuje naszą podświadomość, mamy bardzo dużą i dobrą karmę związaną z dziesiątym domem. Zauważcie, to jest coś bardzo unikalnego: Merkury z Wenus z Jowiszem. Korzystne, bardzo beneficzne planety, dające też duży status społeczny. Bardzo fajna karma. W ogóle Wenus we własnym znaku, w Byku, bardzo to fajnie wygląda. Natomiast pewnych minusów, można by rzec, które możliwe, że też stały się pewnym napędem, to słońce w czwartym domu nie jest silne. To jest jedno z najsłabszych ustawień dla słońca, więc wnioskujemy z tego, że w podświadomości były zapisane jakieś zapisy, które powodowały, że to właśnie poczucie poczucie pewności siebie, bo słońce sygnifikuje nasze ego, było testowane, było zachwiane, było słabsze, mogło się to wiązać z jakimś tam niższym poczuciem wartości, z tym, że jeszcze raz mówię, że tutaj chodzi o nasze głębokie schematy. Ten wykres D27 jest między innymi wykorzystywany do tego, aby zobaczyć, jaki mamy potencjał do wyzwolenia z tego świata, więc to może trochę na boku, o tym Wam chcę tylko wspomnieć w tej chwili. Nie wiem, czy Bruce Lee miał takie, takie, taki kierunek w swoim własnym życiu, ale właśnie badając tą podświadomość możemy zobaczyć te schematy, te przeszkody, te potencjały, i m.in. w tym zakresie możemy przeprowadzić taką analizę. Tutaj generalnie połączenie. Lagny z dziesiątym domem pokazuje taki duży potencjał, e, więc tego nie będę robił. Nie będę mówił, czy tutaj coś takiego występuje, to może nie jest takie istotne w kontekście brusali, ale możemy to sobie przeanalizować na przykładzie swojego horoskopu. Połączenie tak dodatkowo wam powiem, połączenie 6 i 10 domu. Pokaże duży potencjał e, dla guru, w tym sensie, że jeśli macie guru jakiegoś nauczyciela duchowego, możecie go sprawdzić w ten sposób. Jeśli nie ma tego połączenia szóstego z dziesiątym domem, to ten człowiek, według tej wiedzy wedyjskiej, według tej interpretacji, ma słabe możliwości, aby innym mógł pomóc. Tak? No może ładnie mówić, może się ładnie prezentować, ale tak naprawdę, jako guru jest słaby. I to jest połączenie szóstego z dziesiątym. Kolejny temat, bardzo ciekawy. Tutaj przechodzimy w pewien sposób do tematu głównego, jaki został ujęty w tytule tego nagrania. Otóż, skąd pochodzi Twoja dusza? Tak? Skąd pochodzi dusza Brusali? To możemy astrologicznie sprawdzić. To jest w ogóle temat bardzo interesujący. Temat, który mam nadzieję Mefkor będzie chciał rozwinąć, zwłaszcza, że kiedyś obiecał mi w jednym z moich komentarzy pod jego filmem, że coś takiego omówi, bo temat pochodzenia naszej duszy to nie jest oczywiście jakiś wymysł hinduistyczny czy astrologiczny, ale taka wiedza pochodzi z wielu źródeł. Oczywiście tutaj mówimy o pewnym uwikłaniu w tą całą grę i przynależność do Trzech poziomów, tak przynajmniej to opisuje astrologia, do trzech poziomów, trzech kategorii tych światów. Tak? Mówimy o świecie, o tych światach wyższych, związanych z bóstwami. Drugi poziom to są te oczywiście ziemskie poziomy, typowo i oczywiście te światy dolne, jako trzeci, jako trzeci poziom. Co jednak warto dodać, nie mówimy tutaj, no hinduizm przynajmniej tak to określa, nie mówimy tutaj o tym naszym najwyższym potencjale duszy, który jest opisywany chociażby w tych wedach jako, no ta dusza w tym faktycznie najczystszym potencjale jest wolna, jest pełna szczęśliwości i wiedzy. Nie mówimy o tym poziomie, ale o tym, że tak powiem, fragmencie duszy, który jest uwikłany w tą całą grę. W ten cały Matrix. I tak jak mówię, możemy to zbadać analizując tak zwaną Ganę, przynależną do naszej głównej nakszatry. I generalnie ta przynależność do Deva Gana, czyli do bóstw, zwykle pokazuje. Osoby bardziej pobożne, cnotliwe, duchowe, bardziej spokojne, pokojowo nastawione. Drugi poziom, Manusha Gana, ukazuje bardziej takie ziemskie cechy charakteru, bardziej ziemskie w stosunku do Deva. E, to jest taka mieszanka. I trzecia kategoria, czyli mocne połączenie z tymi światami demonicznymi. E, ludzie przejawiają więcej cech agresywnych, dynamicznych, impulsywnych. Większa tendencja do bycia egoistycznymi, ale to, co chcę mocno podkreślić, to to, że sama ta przynależność nie jest jakimś wskazaniem ostatecznym, aby móc stwierdzić, że chociażby osoba z taką dewagana, czyli tą przynależnością do światów wyższych, to nie jest wskaźnik, który pokazuje nam, że ta osoba w tym życiu będzie robić tylko dobre rzeczy. W drugą stronę też to działa. Możemy spotkać osoby z tą Rakshasa Gana, które jednak będą chciały też jakby się wznosić i będą robiły dobre rzeczy w tym życiu. Więc jest to bardziej wszystko zniuansowane. No i tutaj przestrzegam przed tym, żeby nie wykorzystywać tego narzędzia na zasadzie, że ktoś kto ma Rakshasa Gana to jest zły, po prostu zły, a ktoś kto ma Deva no to jest dobry. Jest to wszystko bardziej Zniuansowane, trzeba wiele planet wziąć pod uwagę, e, no a przede wszystkim patrzeć, jak to się mówi, na owoce. To nie jest takie ostateczne narzędzie, które wyjaśnia, jakby tutaj wszystko, ale w dużym stopniu może pomóc w zrozumieniu też <taki> takich kwestii bardziej duchowych. E, I dlatego duchowych, bo e, za chwilę tutaj przejdziemy do do tego brusali, ale to jest jeszcze wstęp do tego tematu. Dlatego kwestii duchowych, bo chociażby władca tej nakszatry jest bardzo ważny w interpretacji, zrozumienia też naszego życia, bo ten władca pokazuje naszą karmę, naszą w cudzysłowie misję. Ten władca, jest, ten władca będzie dla nas bardzo ważny, tak? jaka to jest planeta, w jakim domu i tak dalej. W dużym stopniu wyjaśni nam to powiązanie. Z takimi, no bardzo tutaj istotnymi tematami, jak sens, cel naszego życia. No i pochodzenie duszy, to jest właśnie temat związany z tak zwaną Ganą. I w przypadku Brusali, jest to moi drodzy devagana, czyli przynależność do tych światów wyższych. Natomiast tak jak widzicie, bo to jest to miejsce, Swati jest właśnie devagana. Natomiast władcą jest rachu. Ta pierwsza z interpretacji, jaka przychodzi mi na myśl, to jest: Borachu zawsze pokazuje wypalanie starej karmy. To jest też jedna z głównych cech związanych z tą planetą. E, więc no, e, dusza pochodzi ze światów wyższych, ale na to wcielenie miała jednak dużą misję związaną z chęcią, z pragnieniem, między innymi, wypalania karmy poprzez kwestie społeczne bo to jest w jedenastym domu. Jedenasty dom jest bardzo mocno powiązany z ludźmi, czyli wpływ na ludzi, tutaj mówimy o transformacjach, o przekraczaniu granic, bo to są te wszystkie sygnifikatory związane z rachu, to co mówiłem wcześniej, przekraczanie granic, wprowadzanie innowacji i to należy rozwinąć troszeczkę, ponieważ też drugą nakrzatrą, druga nakrzatra istotna, chociaż wszystkie są istotne, ale te podstawowe to jest ta księżycowa nakshatra i słoneczna. Słoneczna nakshatra też jest ważna, bo ona pokazuje znaczenie naszego życia, bogactwo wewnętrzne, bardziej takie duchowe, tak? I z czego ono wynika? To będzie pochodzić z analizy władcy tej nakrzatry. i Tutaj zauważcie Saturn. Czyli mówiąc prosto, Saturn pokaże znaczenie tego życia. Bogactwo, czyli z czego bogactwo wewnętrzne, bogactwo duchowe w tej karmie może pochodzić. No i to jest Saturn w szóstym domu czyli głównie to jest duży wysiłek, pokonywanie słabości, pokonywanie wrogów, bo to jest szósty dom to są właśnie wrogowie to jest rywalizacja to jest nauka wielkiej odporności, dyscypliny. To jest wszystko rzeczy sygnifikowane przez Saturna. Dodatkowo ta planeta jest w retrogradacji, czyli to również wskazuje na starą karmę. E, to jest też taka podpowiedź do, e, do osób, które mają w horoskopach e, planetę w retrogradacji, bo generalnie mówimy, że jest to planeta osłabiona, ale tak naprawdę, e, tak naprawdę ci wielcy astrologowie mówią... O tym temacie dodatkowe rzeczy bardzo istotne. Otóż planeta w retrogradacji domaga się od nas odkrycia pewnych rzeczy, pewnych potencjałów. To jest właśnie stara karma z przeszłości i tak naprawdę ukazuje bardzo duży w sobie potencjał e, trzykrotnie mocniejszy. Czyli tak naprawdę, jeśli, jeśli pójdziemy tą drogą, tego Saturna, chociażby w tym horoskopie, to ta planeta w retrogradacji jest trzykrotnie mocniejsza od zwykłej planety. No więc ona tak naprawdę no, tutaj dawała duży napęd, równocześnie, chociaż jest tutaj w upadku, ale to jest w retro, jeśli człowiek pójdzie tą drogą, to odnajdzie w tym bardzo duży, bardzo duży potencjał. No i Jeśli jesteśmy przy temacie potencjałów, to bardzo znaczącym miejscem, ważnym w horoskopie jest tak zwana kala. Jest to jedna z subplanet, już nie będę też wchodził, co to oznacza, ale ta kala pokazuje możliwość zarabiania. No to też wiadomo, w tym świecie materialnym jest to temat bardzo istotny. Więc tutaj możemy poznać nasze takie głębokie potencjały i zobaczyć, poprzez które elementy w naszym życiu możemy pozyskiwać zasoby. Tak? Kala pokazuje zasoby, sposób zarabiania. Jak widać, to jest Capricorn, bo to jest cen skrót znaku Zodiaku. Capricorn, czyli koziorożec. To oznacza wstępnie, że zarabianie w tym horoskopie bardzo mocno powiązane z trzecim domem, bo to jest tutaj ten znak: Koziorożca mamy w trzecim domu. Sam w sobie, Capricorn, to jest zawsze ciężka praca. Natomiast trzeci dom to są rzeczy komunikacyjne, związane z umiejętnościami własnymi, z własnymi pasjami, to będzie bardzo ważne dla tej osoby. I oczywiście. Temat mediów też wchodzi tutaj jak najbardziej w grę, bo to jest znak komunikacyjny. Media też w tym domu się mieszczą jak najbardziej. Ale jeszcze co musimy zrobić, to władcę, zobaczyć gdzie jest władca tego domu, tak? bo on też wskaże nam dodatkowe informacje. No więc to już wiemy, że władca, bo to jest Saturn, Saturn włada koziorożcem, pokazuje, że zarobki poprzez szósty dom, no i poprzez samego Saturna. Saturn pokazuje. To, co już mówiłem wcześniej, czyli ciężka praca. Szósty dom, rywalizacja, pokonywanie wrogów. Ale co jest jeszcze bardzo interesujące, to możemy sprawdzić, jaka jest intencja w zarabianiu pieniędzy, bo to pokazuje władca tej Nakshatry Kala. I zauważcie, że tu jest Jowisz. No więc ten Jowisz może nam ukazać te nasze, też często może nawet ukryte motywacje, po co zarabiamy. I szósty dom, bo to jest Jowisz w szóstym domu. Szósty dom jest domem materialnym. Drugi, szósty, dziesiąty to są domy, e, domy tak zwane materialne, związane z finansami. Więc to może wstępnie wskazywać, że ta motywacja była taka czysto właśnie materialna, czysto finansowa, e, związana z rywalizacją e, o uzyskiwanie tak, wyższego statusu społecznego, bo to jest baran, tak, to też takie cechy tutaj ten znak przejawia, czyli pewna walka, a więc ogólnie tak można by to podsumować, zwłaszcza, że Jowisz jest sygnifikatorem sławy. Jednocześnie, no, jakieś inklinacje głębsze też zawsze można odnaleźć przy takiej planecie. Jowisz też może pokazywać zdobywanie wiedzy. Tak? Można tutaj to rozszerzyć i powiedzieć, że pieniądze też były sposobem na zdobywanie, zdobywanie mądrości wiedzy, jako jedna z możliwości, tak? bo Jowisz tutaj w zasadzie Daje zawsze kilka możliwości interpretacyjnych, ale pamiętajmy, że jednak to jest w szóstym domu, czyli dom mocno taki materialny, finansowy. Ok, więc przechodzimy do ostatniego punktu prezentacji. Postaram się to zrobić szybko, bo też nie chciałbym przedłużać tych nagrań. Zwłaszcza że domyślam się, że dla części z Was i tak tych informacji może być zbyt wiele, zatem no tutaj postaram się to zrobić w miarę sprawnie. Przeanalizujemy to, co zawsze staramy się zrobić, czyli główne schematy karmiczne, czyli wyrzucamy wszystkie planety z horoskopu Brusali i patrzymy na te główne schematy karmiczne dla samego Ascendentu w Skorpionie. Co oznacza, że ten temat się mocno wiąże, jak mówiłem, z budową świata na poziomie energetycznym. I tutaj mamy 12 możliwości, bo jest 12 znaków zodiaku, każdy z tych znaków ma swoją określoną ścieżkę. No tych ścieżek może być wiele, oczywiście może i nawet nieskończenie wiele to też jest ciekawe, że tak naprawdę astrologia z jednej strony ukazuje nieskończoną liczbę naszych możliwości, a z drugiej strony całość zamyka się w rodzaju takiej no kuwety, jakby na to nie patrzeć. To też myślę w dużym stopniu obrazuje w ogóle naturę tego świata naszego Matriksa. No ale już nie przedłużając, przechodzimy do tej analizy. To, co tutaj zrobiłem dla osób, które nie wiedzą, ewentualnie odsyłam do poprzednich nagrań nakładamy domy Kendra, Tricona, i dusztana na jeden schemat, i widzimy, gdzie dany znak Zodiaku ma pewne predyspozycje, w jakich kierunkach itd. itd. No więc pierwszy punkt to jest to właśnie, co już było na początku, duża, duża mocna tendencja i powiązanie z takimi kwestiami, które teraz wskazuję i to są transformacje, to są przeszkody generalnie, również i temat związany z bezpieczeństwem, o czym nie mówiłem, skorpiony mogą mieć pewnego hopla na punkcie bezpieczeństwa, może się to różnie, Manifestować, nie wiem, nawet kwestia alarmu w domu, jakiegoś tam, no kwestii, właśnie to jest takie mocniejsze wyczulenie, tak, bo te ascendenty one są zagrożone w jakimś stopniu. One są testowane, one są konfrontowane z przeszkodami, dlatego tutaj takie elementy się mogą też uaktywniać i jak pamiętacie, to miejsce jest bardzo ważne w horoskopie. Tutaj jest oczko w głowie. No i dla skorpionów, jak widać, jest to szósty dom. Dlatego szósty dom będzie mocno istotny. Więc dlatego mówimy, że skorpiony są urodzone do walki. A akurat tak było mocno w przypadku Brusali. Nie zawsze to musi dać sportowca, bo ogólnie szósty dom to jest przecież pokonywanie przeszkód, problemów. Więc to może różnie się manifestować w zależności od planet. Ale generalnie dlatego jest tutaj mocna konfrontacja. Więc to, co jest ważnego, to jest to, co będzie w dużym stopniu się manifestować, to jest ten szósty dom, czyli to miejsce, tak? Czyli konfrontacja z własnymi słabościami, z wrogami jawnymi, bo tutaj czytamy to miejsce. To jest szósty dom w horoskopie naturalnym. Więc w tym horoskopie szósty dom, no to jest to miejsce, tak? Dlatego ja odczytuję. Charakterystykę szóstego domu w Kalapurusza, który jest w tym miejscu. No to też należy o tym oczywiście pamiętać. No i mamy w tym szóstym domu, jak widać rywalizację. Więc ogólnie skorpiony mogą dać sportowca, ponieważ Mars sygnifikuje sportowca, ale i generała, człowieka związanego z wojskiem, z policją i tak dalej. Oczywiście Mars też może pokazać. Inżyniera albo człowieka pracującego pod ziemią, wszystkie sygnifikatory powiązane z Marsem tutaj będą istotne. Oczywiście kluczową kwestią będzie rozkład całościowy planet, bo to tak naprawdę będzie decydujące. No ale te naturalne inklinacje w stronę sportu, sztuk walki to już wynikają z samego faktu istnienia tego ascendentu w tym miejscu. No, ale idziemy dalej. Jak widać, karma w XI domu. To oznacza, że skorpiony wypalają karmę poprzez ogólnie konflikty ze społeczeństwem, jakieś transformacje z ludźmi, problemy z ludźmi, ale też problemy ze starszym rodzeństwem, bo to pokazuje XI Dom. Może to też pokazywać sprawy sądowe, jak najbardziej. Tu jeszcze na moment wrócę, bo przyszła mi jeszcze taka jedna myśl. Ósmy dom to są spadki. Więc, generalnie, z takich powiedzmy plusów dla tych ascendentów, to jest to, że skorpion ma większą karmiczną możliwość do uzyskania spadku po rodzinie, ale też ósmy dom może pokazywać walki sądowe, chociażby o ten spadek, zwłaszcza, że jest tutaj duża tendencja karmiczna do konfliktów z rodzeństwem. Więc, no. Coś takiego też się często może manifestować. Wracając jeszcze do tego szóstego domu, e, przecież tam mamy jeszcze temat zdrowia nie tylko rywalizacja, ale szósty dom to jest to miejsce jeszcze raz pokazuję to są nasze choroby wynikające z własnych słabości, więc na to skorpion też będzie narażony o tym warto pamiętać. No, i tam była mocna karma z tym związana, bo dwie planety u Brusali są widoczne w tym domu. Jeśli chodzi o karierę, to jest to miejsce, jak widać, w horoskopie naturalnym. I dla ascendentu Skorpiona jest to trzeci dom, więc trzeci dom e, mocno powiązany z karierą. Za ten trzeci dom to jest z kolei to miejsce, tak? więc komunikacja hobby pasje to w zasadzie w zasadzie to pokrywa się z tym, o czym już mówiliśmy poprzednio, ale widzicie męstwo, motywacja ręce, tak i te media, to jest wszystko wszystko też powiązane z trzecim domem. Sport jak najbardziej tutaj też będzie wchodził w grę. Jeśli chodzi o karmę rodzinną, to w czwartym domu, czyli matka, matka będzie Saturnowa, ale ogólnie też dom rodzinny będzie miał takie cechy z Saturn rachu. Więc albo duża dyscyplina, albo jakaś szorstkość, chłód. E... No, wszystkie też signifikatory, które się tu łączą z Saturnem i rachu, bo te planety władają. E... Ale ogólnie Saturn zawsze pokazuje też wypalanie karmy, o tym też pamiętajmy. Więc. Wypalanie karmy poprzez kontakty z matką. Ta matka może być też jakimś problemem dla Saturna. Oczywiście dużo będzie zależne od kondycji Saturna, nie tylko, również i Księżyca przede wszystkim więc to już będzie sprawa indywidualna, ale mocna tendencja w tym kierunku. Piąty dom, czyli dom związany z dziećmi, zwłaszcza dla mężczyzn. Problematyczny, jak widać, tak, tutaj mamy. Przepraszam, tutaj mamy piąty dom dla Skorpiona, ale widać, że tu jest ta prawka karma, wypalanie karmy, trud. Więc to jest w zasadzie to wszystko, co już o tym mówiliśmy. I tutaj te dzieci, albo jest problem z dziećmi, albo dzieci jakoś związane z rybami, z dwunastym domem, czyli albo jeżdżą po świecie, albo mają cechy duchowe. E, albo, albo, no, może dojść do straty nawet takich dzieci. Tutaj wszystko będzie zależne od kilku planet, przede wszystkim Jowisza. Wpływ na dochody dla Skorpiona będzie pochodził od tego miejsca, czyli ojciec chociażby może ukierunkować, może mieć wpływ, również i autorytety. E, można też szerzej, szerzej to interpretować, że drugi dom, który pokazuje źródło bogactwa. Te kwestie, które tutaj pokazuje, one mogą być wspierające, tak? Więc ważną kwestią dla Skorpiona jest bycie byciem autorytetem. No albo autorytet może dać nam otworzyć jakąś ścieżkę, możliwość w tym zakresie, również dalekie podróże, czyli świat będzie sprzyjającym kierunkiem. I wyższe wykształcenie, zdecydowanie. No i duchowość, jeśli te wszystkie rzeczy, zwłaszcza uda się połączyć, to one mogą się na tej zasadzie, o której wspominałem, wzmocnić i dawać lepszy efekt. Po prostu więcej planet będzie wtedy zaangażowanych w ten temat, źródła bogactwa, tak? Więc to się może przekładać na większe efekty. Jeszcze wracając tutaj do tematu matki, domu rodzinnego, to. To miejsce, jak pamiętacie, jak widać zresztą, to miejsce pokazuje w horoskopie naturalnym, mamy nasz dom rodzinny. I dla skorpiona jest to dziewiąty dom, co z kolei, dziewiąty dom, ukazuje daleką podróż, co, po, co przekłada się na taką sytuację, że te skorpiony często żyją daleko od miejsca urodzenia daleko od swojej matki. Jednocześnie, co jest ciekawe dla skorpionów, co też zostało potwierdzone na wielu horoskopach, bo tutaj czwarty dom nakłada się na dziewiąty i odwrotnie dziewiąty się będzie nakładał na czwarty, natomiast czwarty to matka, dziewiąty to ojciec, co oznacza, że często role matki i ojca dla skorpionów mogą być zamienione, więc matka może Przyjmować cechy ojca, i to też w interpretacji może wyjść. Ja też taki przerabiałem kiedyś przypadek, że zrobiłem odczyt i mówiłem na temat matki, później na temat ojca, no ale okazało się finalnie, że wszystko się zgadza, tylko właśnie odwrotnie. <laughs> Czyli to, co mówiłem na temat matki, było tak naprawdę w temacie ojca, ale to. Jest głównie, głównie widoczne tutaj dla tych ascendentów w skorpionie, o tym pamiętajmy. I wracając jeszcze tutaj na koniec do kwestii związanych z karierą, to oczywiście możemy zbadać dziesiąty dom w horoskopie dla skorpionów, i to jest to miejsce i to się nakłada na piątkę, tak, piąty dom w horoskopie naturalnym, więc również kwestie związane, jak widać, twórczość. Tu jest rozrywka, twórczość, twórcza inteligencja. No takie kwestie kreatywne, też artystyczne, mogą mieć duże znaczenie dla tego obszaru życia. No, i ostatni slajd. Tradycyjnie kontakt do mnie. Jeśli ktoś chce się kontaktować, napisać do mnie maila, najlepiej. Jeszcze dodam, że ostatnio zacząłem mój kanał na YouTubie Mula Trikona, Astrologia Wedyjska rozwijać. Wrzucam tam już coraz więcej materiałów, więc jeśli ktoś ma ochotę na więcej rzeczy, to zapraszam. Mula Trikona, Astrologia Wedyjska. Trzymajcie się. Do usłyszenia.